Kochani, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny tutaj u mnie. Słuchajcie, dzisiaj filmik, którego naprawdę nie miałam w planie nagrywać, bo zauważyłam, że jakoś ostatnio na moim kanale, słuchajcie, mało jest kosmetycznych filmów. Natomiast na moim kanale vlogowym, na Daily Boogie, opowiadałam Wam o pomadkach, które ostatnio skradły mnie po całości, które bardzo lubię, które cały czas noszę ze sobą, a ich kolory po prostu mnie rozbrajają. I było duże zainteresowanie, pytałyście mnie, czy mogłabym coś więcej o nich opowiedzieć. Wstawiłam też Wam zdjęcie na Instagramie i na Instastory właśnie odnośnie tych pomadek i do szufladki dostałam wiele zapytań, żebym zrobiła jakiś taki test, żebym opowiedziała o nich coś więcej, czy są godne uwagi, czy są godne swojej ceny, więc stwierdziłam, kurczę, jakoś dawno testów na moim kanale żadnych kosmetycznych nie było. Ulubieńcy swoją drogą też ostatnio się nie pojawiają, ale słuchajcie, w tym miesiącu mam dla Was naprawdę garstkę super kosmetyków, ulubieńców, więc myślę, że pod koniec września taki filmik się, na początku października, koniec września taki filmik się pojawi. No i stwierdziłam, że czemu by nie, skoro jestem bardzo z tych cudeniek zadowolona, to warto by było co nieco o nich powiedzieć. Słuchajcie, są to balsamy do ust, pomadki, które są 100% naturalne, pochodzą ze Sztokholmu i nazywają się Volume Lip Balm. Występują w 4 odcieniach, mają przecudowne, matowe opakowania i myślę, że dla każdej gadżeciary takie opakowanie to jest po prostu kosmos. One są po prostu tak pięknie zrobione, mają tak cudowną szatę graficzną, że nie mogę od nich oderwać wzroku. Jeżeli chodzi o tą firmę, to tak jak mówię, pochodzi ze Sztokholmu i słuchajcie, są to balsamy do ust 100% naturalne. Nie są one testowane na zwierzętach, co wydaje mi się w tych czasach to jest naprawdę świetna sprawa. Także 100% naturalne, nietestowane na zwierzętach i jeszcze naturalnie mają optycznie powiększać nam usta. Słuchajcie, 4 dostępne kolory. Pierwszy to jest taki oto nudziak, drugi to jest bezbarwny balsam po prostu do ust, mój ukochany, czyli taki różowy i ten, który mam dzisiaj na ustach, to jest taki ala brąz. Naprawdę fajnie wygląda i ja też zaczęłam się przekonywać właśnie do takich odcieni u siebie na ustach. Jeżeli chodzi o te balsamy, mają w sobie zawartość chili. Dlatego też po zastosowaniu na usta występuje takie delikatne mrowienie, co nie każdy lubi. Ja na przykład bardzo lubię. Nie jest to takie mrowienie, jakbyśmy posmarowały czymś miętowym, czy te różne błyszczyki pomadki, które mentol w sobie zawierają, robią takie uczucie chłodu. Nie, to jest zupełnie inne uczucie. To jest takie lekkie szczypanie, lekkie uczucie gorąca. Tak jak mówię, mają w składzie chili, więc optycznie nam to będzie powiększało usta. Kolejna rzecz to kwas hialuronowy, który ma za zadanie te nasze usta super nawilżać i wiecie, nawilżenie, powiększenie, czego chcieć więcej. Także, tak jak mówię, jeżeli nie lubicie tego szczypania, mrowienia takiego, no to nie wiem, czy u Was podziałają, czy u Was się sprawdzą, czy nie będziecie miały po prostu ochoty ich zmyć. Natomiast u mnie super. Ja jak mam uczucie tej, wiecie, papryczki chili tutaj, takiego trochę gorąca, to mam wrażenie, że te usta, wow, się powiększają. Też rozmawiałam z wieloma osobami, które mają te pomadki, które stosują. I tak jak ja, stwierdziły, że no optycznie jednak jest ta różnica. Słuchajcie, mam tutaj też taką ulotkę i napiszę Wam, co tutaj producent zapewnia. Jeżeli chodzi o te pomadki, to możecie je kupić oddzielnie, możecie też kupić je w różnego rodzaju zestawie. Tak jak wspominałam, gdzieś chyba na Minty Shop albo właśnie u nich bezpośrednio, także zostawię Wam na miarę na dole. Uważnie i starannie producent dobrał składniki tak, aby usta natychmiastowo stawały się pełniejsze. Tak jak Wam mówiłam, zawierają ekstrakt z chili oraz kwas hialuronowy i kolagen, które wygładzają i nawilżają usta, chroniąc je przed przesuszeniem czy ujemnymi temperaturami. Także to nam zapewnia producent. Dobra, i teraz słuchajcie, wydaje mi się, że najważniejsza rzecz to przejdziemy po prostu do omówienia kolorów i ja Wam pokażę w przybliżeniu, jak te pomadki na ustach wyglądają. Dobra, zacznijmy może od koloru różowego, czyli mojego ukochanego, mojego numeru 1, który bardzo często ostatnio miałam we vlogach. I to jest odcień Pink. I zobaczcie, pomadka wygląda tak. Tak jak mówię, jest bardzo fajnie napigmentowana, jest bardzo nawilżająca, taka tłuściutka. Wiecie co? To mi trochę przypomina konsystencję lip buttersów kiedyś z Revlonu. Był szał, pamiętam, swoją drogą na YouTubie. Także to jest pierwsza. Taki oto odcień różowy i wygląda naprawdę świetnie na ustach. I sami tutaj możecie ocenić, czy optycznie powiększa. Zobaczycie po prostu. Mi się wydaje, że tak.
może to być chwyt marketingowy, natomiast moim zdaniem stosowanie tych pomadek to istna przyjemność. Zapomniałam też powiedzieć, że przepięknie pachną owocami, trochę jak taki kompot babci, cudowne. Tutaj jest zwykła biała, przeźroczysta, zwykły po prostu taki balsam, wydaje mi się, że na te temperatury właśnie jesienno-zimowe do torebki jak najbardziej, jak najfajniej się sprawdzi. Przechodzimy dalej. Nudziak. Ja do pomadek Nude, słuchajcie, zaczynam się powoli przekonywać. Nudziak wygląda tak, bardzo fajny, delikatny odcień. Kiedyś uważałam, że trochę tak moja cera niezbyt fajnie wygląda, jeżeli chodzi właśnie o kolory Nude. Natomiast coraz bardziej się przekonuję, no bo ile można stosować te pomadki różowe. I słuchajcie, ostatnia to ta, którą mam teraz na ustach i pokażę Wam ją tutaj w zbliżeniu. To jest taki fajny odcień. Ciemny nude, a la brąz, bardzo ładnie wygląda na ustach i powiem Wam szczerze, że tego koloru najbardziej się obawiałam i tak stwierdziłam, o matko, no ciekawe jak będzie wyglądał na moich ustach, natomiast jestem bardzo zadowolona, wygląda świetnie, także słuchajcie, no tak jak mówię, cztery kolory, cztery różne, dla każdej kobiety do wyboru, do koloru możecie sobie wybrać. Cena to, już zaraz sprawdzę, bo nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że 35 zł i 90 groszy, tak. Taka jest cena. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, sami ocencie. Moim zdaniem są świetne, są godne uwagi i moim zdaniem są warte swojej ceny. Dobra, i to już by było na tyle. Ja dziękuję Wam serdecznie za mile spędzony czas. Pozdrawiam serdecznie. Dajcie znać, czy miałyście styczność z tymi pomadkami, balsami do ust. Co myślicie? Czekam na Wasze komentarze i pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki. Pa, pa. When I tasted the sweetness of your lips, when I